Tu na razie jest ściernisko, ale już niedługo będzie wielkie międzynarodowe lotnisko. Pierwsze łopaty pod budowę praktycznie od podstaw nowego portu lotniczego w Radomiu wbili premier Mateusz Morawiecki, szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, Mikołaj Wild, wiceminister infrastruktury i Mariusz Szpikowski, prezes przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze. Port będzie nosił nazwę Port Lotniczy Warszawa-Radom imienia bohaterów radomskiego czerwca 1976. Dzisiaj lotnisko w Radomiu ma mocnego inwestora branżowego. Inwestora, który jest zainteresowany w tym, aby Radom uzupełniał ofertę portu Chopina, a w przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego, dla pasażerów, którzy nie zmieszczą się na porcie Chopina. Więcej światła na inwestycję przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze na Sadkowie rzuca prezes PPL-u Mariusz Szpikowski. Będzie to prawdopodobnie pierwszy port w Polsce budowany od razu na 3 miliony pasażerów i projektowany od początku jako lotnisko o charakterystyce czarterowej. Za projekt terminalu radomskiego lotniska odpowiedzialne jest konsorcjum firm PIK i GMT Architekci z Warszawy, które wygrało przetarg ogłoszony przez PPL. Ma być to lotnisko, które dla pasażerów rozpoczynających tutaj swoje wakacje będzie swoistego rodzaju galerią handlową, gdyż takie są oczekiwania. Również bardzo istotnym elementem, jeśli chodzi o lotnisko, jest to, żeby spełniało one wszystkie oczekiwania naszych pasażerów, było również w stanie obsłużyć ruch niskokosztowy, by było ono również bramą dla Warszawy. Planowana przez PPL inwestycja została podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie kosztem ponad 420 milionów złotych infrastruktura lotniska zostanie dostosowana do przyjęcia 3 milionów pasażerów rocznie. Droga startowa zostanie wydłużona o 500 metrów do długości 2,5 kilometra. Powstanie także 11 miejsc postojowych dla samolotów. Wokół lotniska powstanie natomiast 3,5 tysiąca miejsc parkingowych. Lotnisko w Radomiu ma zacząć przyjmować pasażerów w drugiej połowie 2020 roku.